Siemanko widzowie, jesteśmy przy Bukowińskiej 8 w Warszawie i za mną znajduje się placek. I co? Będziemy dzisiaj jeść naleśniki. Generalnie to jest bardzo nowe miejsce, nawet nie będę opisywać, bo kompletnie nie mam pojęcia, czy jest dobre, bo jest tylko 38 opinii, ono się otworzyło jakoś w ostatnim miesiącu, a że mieszkam blisko, to wiem, więc jak każdy Polak lubię naleśniki, no bo tutaj nie są placki, tylko naleśniki, tylko nazwa taka. No i co? Zamówiliśmy 3 naleśniki, 2 na wytrawno i 1 na słodko. Na wytrawno to będzie z łososiem oraz szawarmą. A na słodko to był tam banan, mango i chyba śmietanka, coś takiego. Jak wszystko przyjdzie, to wam więcej powiem na ten temat. Jeszcze sobie wziąłem lemoniadę, chyba 12 zł kosztowała, cytrynowa. Całkiem spora porcja, to jest jeszcze większa niż taka z Ikei chyba, co każdy ma z nas. Taka troszkę słodka, ale nie za słodka i kwaskowata. Zobacz, nawet tutaj jest taka mętna dosyć. No spoko. Jest jeszcze wersja żurawinowa, w takiej samej cenie. Jakoś sam żurawiny może tak nie czuję, taki bardziej kompotowa. No, to jest bardziej kompot. Taki bardziej kompocik. To miejsce znajduje się w lokalu, w którym znajdował się kiedyś Beef and Beer. Jeżeli kojarzycie, no to właśnie jest dokładnie tu. Mamy już pierwszego naleśnika. Spójrzcie, jak się pięknie prezentuje. To jest właśnie naleśnik z łososiem, z serkiem kremowym oraz rozponką. Słuchajcie, no oczywiście od razu powiem, to jest połówka, bo dzielimy sobie na pół z wróblem, więc to jest 1/2 tego, co dostajemy i on kosztował 27 zł. Generalnie przepis na ciasto na naleśniki jest bardzo prosty. Mąka, woda, jajko, co tam mamy jeszcze, sól. Można dodać troszkę cukru, jeżeli robimy naleśniki na słodko. No i co? Spróbujemy go. Ale tutaj jeszcze widzę, jest taki maźnięte takim sosem balsamicznym, więc to ładnie generalnie się prezentuje. Może być woda gazowana, może być, że nadaje puszystości nieco. No dobra. Zastanawiałem się, w jakiej formie będzie ten łosoś. Czy on będzie taki jakby wędzony, czy on będzie właśnie taki bardziej jakby ryba gotowany, tak? Czy smażony. Wydaje mi się, że on jest wędzony tak na ciepło i właśnie wsadzony później tutaj do tego naleśnika i podgrzany. Dlatego on tak smakuje. Naprawdę ten smak jest tak wyciągnięty z niego i to jest fajne. Szczerze myślałem, że będzie na zimno ten naleśnik. Nie wiem czemu w sumie, bo tak jakoś mi się łosoś skojarzył. Łosoś bardzo dobry, bardzo delikatny. No i do niego rozponka pasuje. Bardziej od razu jakbym pomyślał, że łosoś, to może do niego szpinak, ale tutaj ta rozponka fajnie wchodzi. Próbujemy tego balsamicznego sosu. Ja ogólnie nie przepadam za balsamicznym sosem takich do wytrawnych rzeczy, ale trzeba spróbować. Ja wolę bez balsamicznego, ale to tak jak mówię, ja nawet na pizzy nie lubię za bardzo. Ja u mnie w rodzinie mama, siostra bardzo lubią, ale tutaj ten serek jest bardzo fajny, taki naprawdę kremowy, tak jak napisane jest w menu. Więc nie oszukali. Odnośnie samego ciasta, to ono nie jest tłuste, co mnie bardzo zdziwiło, bo zwykle mi się kojarzyły z takimi tłustszymi te naleśniki. A on jest taki właśnie dobrze wypieczony, dobrze wysmażony i tutaj nie ma ani grama, mam wrażenie, zbędnego tłuszczu, więc chyba na plus, no bo bardziej zdrowo. Ale smaczne jest bardzo to ciasto. Powiem tak, ze składników, które tutaj są, generalnie lubię wszystko, no bo jest i łosoś, jest i rozponka, jest i ten serek kremowy. To jest wszystko, co generalnie jadam na co dzień. No może nie każdego dnia, ale no tak jest w mojej diecie normalnie, więc mi to wszystko smakuje. To wszystko to jest właśnie owinięte tym bardzo dobrym ciastem naleśnikowym, więc fajnie. Leciutko jest ono tak przypieczone, widać tutaj takie kolory, kolory właśnie są takie brązowe. Naprawdę bardzo dobry. Spójrzcie, o, łososia widać, zobaczcie. Na przykład ja gotowałem sobie łososia, że najpierw wakowałem w tym, w
w wakowarce, no i w ganku robiłem takie a la sous vide, tylko że nie miałem cyrkulatora, więc generalnie kontrolowałem temperaturę może tak jak NOP jakiś. Pistoletem do mierzenia temperatury na kamieniu do pizzy. I więc generalnie szło u mnie na jedynce. Mam indukcję, więc na minimalnym dawałem gazie. Jak spadało troszkę temperatura, to dawałem na dwójkę. No i później zwracałem do tej jedynki. Bardzo dobry wychodził. Ale co trzeba oddać temu łososiowi? To jest naprawdę bardzo dobrze przyprawione. Ogólnie cały ten naleśnik, wszystko, każdy element jest bardzo dobrze przyprawiony. Dobra, przechodzimy do pozycji numer 2. Ona kosztowała 24 zł i mamy tutaj taką kurczaka, taka w formie szawarma. Widzę tutaj jakieś świeże warzywka są. Pomidorek, ogórek, sałata. No dobra, widzę od razu, jest soczysty ten kurczak. Od razu to widać. Po prostu po wyglądzie. O, mozzarella jeszcze jest. Dobra, sprawdzimy to. W międzyczasie rozmawialiśmy tutaj z panią i powiedziała, że wszystkie sosy przygotowują oni sami własnoręcznie tutaj na miejscu, więc jak zawsze plus za takie rzeczy. No to próbujemy. Może jeszcze wyczujemy, co tutaj jest. Czuję od razu ogórka jeszcze kiszonego. Wszystko jest bardzo delikatne, bardzo soczyste. Ten kurczak jest wyczuwalny z jakiejś przyprawie, ale tak właśnie wszystko tak leciutko czuć. I sos, który tutaj jest, jest to sos czosnkowy, właśnie czuję. On to fajnie to spaja, naprawdę fajne. I powiem szczerze, że nie wiem, czy mi lepiej nie smakuje niż ten łosoś. Co bym się zdziwił. Taki trochę większy jest, nie? Tak, ten jest taki obfitszy, widać od razu, niż tamten, niż ten łososiowy. Tylko łososiowy był dłuższy, a ten jest krótszy, a bardziej nabity. Spójrzcie, jak to się tu prezentuje. Nie no, naprawdę, ten to jest taki treściwy mocno. Ten jest lepszy. W ogóle się nie spodziewałem, że będzie lepszy z kurczakiem, ale ten kurczak to jest dosłownie widać, tak jakbyś sobie sam w domu zrobił, jest mięciutki. Spójrzcie ile to jest warzyw. Specjalnie to rozwaliłem, żebyście zobaczyli, ale ile tutaj jest tego świeże warzywa. Naprawdę fajne to jest. Ten ogórek kiszony tutaj strasznie wybija smak i to in plus. Pewnie dawno nie jadłem naleśników. Ostatnio to chyba jadłem w Manekinie i to dawno, dawno temu. I z tego co pamiętam, tamte były gorsze, a tam zawsze tyle takie kolejki, nie? Muszę po prostu tam pójść i sprawdzić, bo już pamiętam, że te miejsce, kiedyś tam dużo jadałem na początku mojej pracy, pierwszej pracy, bo to było nieopodal, a później jakoś tam parę lat nie jadłem, jak wróciłem, to tam strasznie dużo sosów zrobili, strasznie dużo tych pozycji i mi się wydaje, że troszkę się skiepścili wtedy. Będzie trzeba nagrać, żeby porównać. Troszkę tego sosu wyjeżdża, no ale to dlatego, że to jest takie po prostu wszystko soczyste i świeże te warzywka. Bardzo mi się podoba. Mam tu blisko, więc będę chyba często przychodził. I odnośnie ciasta, spójrzcie, truk wziąłem taki, który jest właśnie sporo tego ciasta. Zjadłem cały ten róg, gdzie ten naleśnik był, kilka warstw zwiniętych i tam był sam naleśnik i w ogóle nic nie zasusza, ani nic, jest naprawdę spoko, momentalnie po prostu super. Dla mnie ten wygrywa póki co, wątpię, żeby słodki wygrał, no ale może czymś zaskoczą, tam jest mango, więc zawsze mango jest na propsie. Słuchajcie, przyszedł już deser, mamy ostatni naleśnik, on jest właśnie z serkiem śmietankowym, z mango oraz bananem. Tu widzę chyba jakieś cornflakesy jeszcze są rozsypane, by sobie po prostu zrobić to bardziej takie chrupiące. Ale słuchajcie, chciałem jeszcze wam powiedzieć, jaką mam piękną koszulkę, spójrzcie. F45, to jest z mojego klubu sportowego i mam sentyment do tej koszulki, ponieważ wygrałem ją w challenge'u na najlepszą przemianę w ubiegłym roku. No niestety teraz jestem kontuzjowany, ale za parę miesięcy liczę wrócić i pozdrawiam wszystkich z klubu i mam nadzieję, że widzimy się jeszcze w tym roku. Dobra, jedziemy. Mango, banan, śmietankowy, serek. Zobaczymy,
czy dobrze wiedzie. Ciasto tutaj widać od razu, tutaj jest w taki kwadrat robiony ten naleśnik. Tutaj jeszcze płasko. Ten serek ma trochę posmak dla mnie lekko bitej śmietany. Spójrzcie, tutaj są całe kawałki takie tego mango. Fajnie to wygląda. Czyli to nie jest pulpa. To nie jest pulpa, to jest po prostu owoc mango. Dobra, jedziemy. No to jest po prostu ten śmietankowy, to taki śmietankowy, bo jak śmietana smakuje. Taka bita śmietana. Smaczne, jak to mango. Nie jest to może indyjskie mango, które jest najlepsze i dlatego najlepszy mango lassi jest z indyjskich mango. Ale jest bardzo dobre. Dokopię się jeszcze do banana. Jakaj, tu mam znowu mango. Dużo tego mango tu. I ten naleśnik 21 zł kosztował. Widać, że może nadzienia jest najmniej, ale naprawdę te kawałki to są takie, spójrzcie, to są takie pełne kawałki owoców. Naprawdę takie, widać, że nie skąpili. Plus jest za to, że ta śmietanka nie jest jakoś tam mocno słodka, bo mi mogłoby przeszkadzać, jakby było za słodkie. Więc tak, jest smaczne, jest ok, ale to ja wolę wytrawne, tak jak ten z szawarmą na przykład. Jeżeli ktoś lubi naleśniki na słodko, to śmiało może tutaj próbować, ale no, ja jestem fanem generalnie tych wytrawnych zawsze. Dla mnie jest ok. I w sumie tyle. Kochani, podsumowując wizytę w Placek i Co, powiem Wam, że jestem zawsze bardzo zadowolony, jak wychodzę z miejsca i coś mnie zaskakuje. I tym razem była ta szawarma z tym ogórkiem kiszonym, była rewelacyjna. Powiem tak, jest to miejsce niedaleko mnie, więc na pewno będę przychodzić. Jeżeli ktoś tu mieszka w okolicy, to szczerze polecam, naprawdę można wpaść na lunch. Można przyjść z rodziną wieczorem. Naprawdę fajne miejsce, bardzo dobre naleśniki. Zjedliśmy 3, wszystkie były smaczne. Dla mnie ten na słodko, ten z mango, mógłby być odrobinę nawet słodszy, ta śmietanka. Ale do tego z łososiem wędzonym i do tego z szawarmą, to nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Świetne jest ciasto na naleśniki, a to jest trzon tej potrawy, więc warto przyjść i spróbować. Z mojej strony to tyle. Naprawdę polecam to miejsce. Jest to świeżo otworzone, więc warto dać im szansę. Zapraszam Was do dawania subskrypcji oraz lajków pod filmikiem. No i co? Najedzony to do domu, a dzisiaj wyjątkowo blisko.